Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie na kanale Czytam Wolubię i zapraszam na film z serii Obgadanki, czyli film o książkach, które niedawno przeczytałam. Jeżeli chcielibyście być na bieżąco z tym, co czytam, to w każdą niedzielę na Instagramie pokazuję zdjęcia książek, które przeczytałam danego tygodnia, wraz z krótkimi recenzjami. Zapraszam, jeżeli jeszcze mnie nie obserwujecie, moje konto. Brzmi tak jak moje imię i nazwisko, czyli Agnieszka, podkreślnik, Kalus. Zapraszam. A teraz przyjrzyjmy się tym książkom, które zgromadziłam koło siebie i o których chciałabym Wam dzisiaj opowiedzieć. Pierwsza z nich to śmierteńka Lucji Faulerowej, czeskiej pisarki, która opowiada o młodej, dwudziestokilkuletniej dziewczynie, która bardzo oddaliła się od świata. I my z początku tak naprawdę nie bardzo wiemy, dlaczego, co się stało. Poznajemy jej życie etapami, poznajemy jej życie w takich małych odsłonach, odsłonach, które czasami mają długość jednej, dwóch stron. Czasami jest to zaledwie akapit. Musimy ułożyć sobie to życie tej dziewczyny, tej młodej kobiety z różnych fragmentów, które ona nam na różnych etapach tej książki podaje: Ona tęskni do dotyku, tęskni do bliskości z innymi ludźmi. I żeby zbliżyć się do ludzi, podróżuje bardzo dużo komunikacją miejską. Podróżuje nawet wtedy, kiedy nie musi po prostu wsiada i wtedy czuje się bliżej innych. Pracuje jako sprzątaczka w takim warsztacie, sklepie mężczyzny, który jest stolarzem, wytwarza meble. I wiemy, że ma problemy z porozumiewaniem się, ale bardzo długo nie wiemy dlaczego. Ta kobieta jest bardzo tajemnicza i ona wspomina bardzo często swoje lata dziecięce, swoją młodość także przeżywaną wraz z siostrą, z którą była bardzo blisko, ta siostra jest od niej o kilka lat młodsza, z bratem i tatą, ponieważ mama ich opuściła, kiedy ona była jeszcze mała. Ale opowiada o tej swojej młodości, o swoim dzieciństwie z bardzo dużą czułością. Wspomina o różnych wygłupach, które robiły z siostrą, o ich rozmowach, o rozmowach o niczym, ale także rozmowach o sensie życia. I ta książka to taka powieść, która wami prawdopodobnie wstrząśnie, ponieważ dla mnie szczególnie zakończenie było bardzo wstrząsające. To jest piękna historia dziewczyny, której nie ułożyło się w życiu. Która zagubiła się, w jej życiu splotło się tak wiele różnych spraw, które potoczyły się fatalnie. Moim zdaniem, należy tę książkę przeczytać, naprawdę. Zawręczam, że Wam się spodoba. A teraz mam książkę w równie kolorowej okładce, czyli Ciało chuty polskiej autorki Anny Cieplak. To jest książka o młodości. Przeżywanej w latach 70. i o młodości przeżywanej współcześnie. Zaglądamy tutaj w dwie epoki. Epokę komunistyczną, kiedy młodzież zgromadziła się wokół jednego celu przyświecającemu im wszystkim, została przekonana do tego, aby uczestniczyć w budowie huty Katowice. Tam poznają się dwie główne bohaterki tej książki, plus jeden Mężczyzna. I mamy tutaj różne etapy ich znajomości, a także różne etapy działalności huty. Począwszy od kładzenia fundamentów, budowy, począwszy od pierwszego spuszczenia surówki i innych wydarzeń, które były takimi kamieniami milowymi w tej hucie Katowice. Mamy tutaj także kamienie milowe w życiu tych bohaterek, których przyjaźń z biegiem czasu. Zanikła, one się od siebie oddaliły, aczkolwiek wciąż o sobie pamiętały i o sobie myślały. I córka jednej z tych bohaterek, doktorantka, teraz właśnie zaczyna badać życie swojej mamy i młodość swojej mamy. To ją zaczyna pochłaniać, fascynować i chciałaby się dowiedzieć jak najwięcej o tym, kim była ta starsza pani, która jest teraz bardzo stateczna, ułożona. Jaka była w czasach młodości? Bardzo ciekawa książka, ale taka, wiecie, bez jakichś większych porywów. To nie jest książka, która wam wstrząśnie, która z wami zostanie na kolejne 30 lat. Absolutnie nie, ale jest to książka, którą warto przeczytać. Ona jest taka ciepła, sympatyczna i która pokazuje nam że pewne rzeczy w życiu są nieuniknione i pewne błędy popełnia się niezależnie od tego, czy dojrzewało się za czasów komunizmu, czy też dojrzewa się w już w XXI wieku. Reneta, także polska pisarka i także taka bardzo kolorowa, szalona okładka. Pisarka to Barbara Klicka. Książka jest bardzo, bardzo cieniutka i opowiada o Kobiecie, w takiej już w średnim wieku, która wraca do miejscowości, z której pochodzi, wprowadza się do domu, w którym mieszkają jakieś jej krewne. Nie jest określone, kim one są, ale jest to prawdopodobnie jej ciocia, plus jeszcze druga kobieta być może także druga ciocia która ma pewne problemy natury psychicznej. Ona od dziecka po prostu jest opóźniona w rozwoju. I te kobiety tak mieszkają razem ze sobą na kupie, nie do końca się dogadują, a nasza główna bohaterka musi zupełnie odmienić swoje życie. Ona, jak możemy się domyślić, tutaj pracowała jako dziennikarka, być może jako copywriterka, natomiast wracając do tej miejscowości, zaczynając życie od nowa, musi wykonywać pracę fizyczną. Ona pracuje w ogromnym magazynie, w którym segreguje ubrania do różnych second handów. I jest to praca bardzo ciężka i bardzo wymagająca. I to jest książka o tym, że w życiu są nowe początki i że też nie na wszystko musimy i możemy się zgadzać, że warto walczyć o siebie. Co jeszcze ta autorka chciała przekazać w tej książce? To nie wiem, ponieważ mimo tego, że ona jest bardzo cienka, to mam wrażenie, że gdzieś tam pewne rzeczy mi umknęły, że może nie wyłapałam wszystkich podtekstów czy wszystkiego, co autorka chciała przekazać, ale jednocześnie uważam, że warto przeczytać tę książkę, bo może każdy z nich znajdzie w niej jeszcze coś innego, coś, co do was przemówi. Przeczytałam też całkiem niedawno książkę, która przeleżała u mnie już dosyć długo. To jest druga część, ponieważ wcześniej czytałam książkę pod tytułem Zbrodnie Roślin, czy coś w tym stylu. Tutaj mam Zbrodnie Rubali. I jest to książka napisana przez Amy Stewart. Ta autorka pisze nie tylko książki popularno-naukowe, ale także napisała kilka powieści. Ta książka to jest taka książka popularno-naukowa, która opowiada o różnych insektach, stawu nogach i innym robactwie, które zmieniły czasami bieg historii, które zapisały się jakoś w pamięci ludzkiej, które tak bardzo dokuczyły ludziom, że na przykład znalazły się w gazetach. I autorka opisuje tutaj różne drobne żyjątka, Oczywiście nazywając je tak jak należy, na przykład karaczan, prusak, i opowiada różne historie z nimi związane. I nie są to historie, wiecie, wyssane z palca, tylko takie, które na przykład znalazła w gazetach, czy w jakichś książkach historycznych, czy znalazła je w jakichś tam innych dokumentach, w archiwach. Opowiada historie, w których te żyjątka, te insekty wystąpiły. Przyczyniły się do czyjejś śmierci na przykład, bądź, bądź też uprzykrzyły bardzo czyjeś życie. Jeżeli lubicie takie historie, to jak najbardziej polecam. Aczkolwiek z własnego doświadczenia wiem, że gdybym drugi raz miała czytać tę książkę, to raczej, raczej czytałabym ją bardziej na wyrywki. To znaczy nie całą od razu. Ponieważ już w pewnym momencie wszystko mnie, wiecie, swędziało i cały czas miałam wrażenie, że jakieś skorki i inne robactwo po mnie łazi, ponieważ za dużo było tego dobrego jak na raz. Ale jeżeli lubicie takie historie z życia wzięte, a być może interesują was owady także, to jak najbardziej warto tę książkę przeczytać i tę drugą książkę tej autorki o roślinach też jak najbardziej. Mam teraz tutaj książkę Złota Dama, napisaną przez Anne Mary O'Connor, i to jest książka, która, jak sądziłam, opowiada o Gustawie Klimcie, bo też taki ma podtytuł: Gustaw Klimt i Tajemnica Wiedeńskiej Monalizy. I gdy zaczynałam ją czytać, to byłam nastawiona na to, że będzie to bardziej biografia, może Klimta. Że będzie dotyczyła różnych obrazów tego malarza, ich losów, także losów powojennych. Natomiast autorka skupiła się tutaj tak naprawdę przede wszystkim na złotym portrecie oraz w początkowych rozdziałach także na postaci malarza. Natomiast on bardzo szybko znika nam z celownika i Autorka pozostaje przy rodzinie kobiety, która została uwieczniona na tym obrazie. Jak wiemy, była to Żydówka z takiej bardzo bogatej, bardzo zamożnej wiedeńskiej rodziny, która była muzą nie tylko dla Klimta, ona była taką kobietą, którą znano w elicie całego miasta. Zatem autorka skupia się na wojennych oraz powojennych losach rodziny Adel Blochbauer. I powiem Wam, że to im dalej, tym bardziej było dla mnie nużące. Zaczynałam się gubić, kto jest kim, kto jest córką kogo. Ponieważ sama Adel, ona w ogóle nie dożyła wojny. Ona umarła przed drugą wojną światową. Natomiast jej siostra i Inni członkowie jej rodziny przeżyli drugą wojnę światową i później dzieci tej siostry walczyły bardzo zaciekle o to, aby obraz Adel Blochbauer powrócił na łono rodziny, aby Muzeum Wiedeńskie, Muzeum Austriackie oddało ten obraz rodzinie, ponieważ on został zrabowany podczas wojny przez Esesmanów. Tak więc. Fajna była historia samej Adele Blochbauer, Gustawa Klimta oraz także te boje sądowe związane z odzyskaniem, restytucją tego obrazu. Natomiast cały ten środek opowiadający losy różnych członków rodziny nie zachwycił mnie. Ja czytałam o wiele lepsze książki o Holokauście, o wiele lepsze książki o powojennych losach Żydów. Ta, ta nie jest dobra. Tak więc w tej przepięknej okładce niestety nie kryje się przepiękna opowieść. Ta opowieść jest taka bardziej, powiedziałabym, rzemieślnicza. Autorka nawrzucała tutaj za dużo rzeczy i chyba trochę przedłużyła. Tak więc, jeżeli ostrzyliście sobie ząbki na tę książkę, to trochę studzę was za, wasz zapał i uczciwie mówię, co mi się w tej książce nie podobało. Ale oczywiście nikomu nie odradzam, każdy może się przekonać samodzielnie. Czy ta książka mu się spodoba? Teraz mam kryminał, kryminał szwedzki, Zaginiona. I jest to taka dość gruba książka. Zdaje się debiutancka książ książka tej autorki, Tine Frenstedt. I ta książka opowiada o policjantce pracującej w archiwum X, zajmującej się starymi sprawami, która pragnie wyjaśnić tajemnicę zniknięcia. Anniki Johansson. Ta dziewczyna zaginęła w niewyjaśnionych okolicznościach kilkanaście lat wcześniej i do tej pory nie została odnaleziona. Matka nie może rozpocząć żałoby po tej córce, ponieważ nie wiadomo, co się z nią stało. W Malmo pojawił się człowiek, który gwałci, napada kobiety w ich własnych domach. I ta policjantka bardzo szybko kojarzy, że podobny przestępca grasował jakiś czas temu w Danii. Kontaktuje się z profilerem duńskim, który rozpracowywał sprawę tego mężczyzny, aby przyjechał do nich i pomógł im odnaleźć tego sprawcę. I to jest naprawdę bardzo wciągająca historia, w której mamy sprawę sprzed kilkunastu lat plus Bieżące sprawy, którymi ta bohaterka, ta policjantka, chcąc nie chcąc, musi się zna zająć, skoro pragnie rozwiązać sprawę sprzed lat, ponieważ coś tutaj jej się łączy. Ona znalazła trop łączący tego przestępcę z zaginięciem tej nastolatki. Jeżeli lubicie takie powieści kryminalne, to czytajcie. Myślę, że. Warto to przeczytać, aczkolwiek nie jest to książka, która zapadłaby w pamięć na jakoś bardzo długo. Już takich historii czytaliśmy sporo, ale to jest taka jedna z bardziej sprawnie napisanych. Bez jakichś dłużej, naprawdę tutaj się sporo dzieje. I na koniec zostawiłam sobie reportaż. Który ukazał się dosyć niedawno u nas pod tytułem Przegryw, Mężczyźni w Pułapce Gniewu i Samotności. To reportaż napisany przez dwie dziennikarki, Patrycję Wieczorkiewicz oraz Aleksandrę Herzyk. I one opowiadają o incelach, czyli o mężczyznach, którzy nie mają kobiet, którzy są sfrustrowani, którzy cały swój żal, frustrację i niepowodzenia najczęściej przelewają w internecie. Na różnych forach. I te kobiety udało im się dostać na różne fora, w których właśnie gromadzą się incele. One poznały tych mężczyzn najpierw pod nikami, pod którymi występują na Discordzie czy na jakichś innych forach gromadzących tego typu ludzi, a później z niektórymi z nich spotkały się w realu. I przeprowadziły bardzo ciekawe rozmowy. I powiem Wam, że ta książka jest bardzo rzetelnie napisana. Ona nie jest jednostronna. Ta książka nie oskarża tych mężczyzn w żaden sposób. Ona raczej próbuje pokazać, co sprawiło, że stali się tacy, jacy są. W jaki sposób próbują się zmienić, i w jaki sposób też walczą o to, żeby oczyścić swoje środowisko z tych, którzy przeginają, bo prawdopodobnie także do, do takiej ogólnej świadomości dotarły różne wypowiedzi, które obrażały na przykład kobiety i wywodzące się właśnie z tego społeczeństwa, z tego grona inceli. I te reporterki odwaliły naprawdę kawał dobrej roboty, ponieważ nikogo tutaj nie oceniają, starają się przedstawić każdego w taki sposób bardzo obiektywny, pokazując i wady, i zalety, i mocne strony, pokazując jak wygląda to środowisko. Super, naprawdę super książka, warto przeczytać, zwłaszcza jeżeli do tej pory, podobnie jak ja, niewiele wiedzieliście na temat tego, kim są incele i że w jakiś tam sposób próbują się oni zrzeszyć. Czytajcie, naprawdę czytajcie. Przegryw, świetna książka. I to wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że udało mi się zachęcić Was do lektury jakiejś książki. Proszę też pamiętajcie, że można polubić ten film, można zaobserwować mój kanał, wtedy będziecie dostawali powiadomienia wtedy, gdy opublikuję film. Natomiast, jeżeli ktoś nie chce tego zrobić, to przypominam, że filmy pojawiają się w każdy wtorek o godzinie 18.00. Tymczasem, do zobaczenia. Żegnam się z Wami równie serdecznie, jak się witałam, i widzimy się już za tydzień. Pa 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 pa.